Agata z Rolnik szuka żony już podpadła widzom? Poszło o jeden list. Agata z Rolnik szuka żony była bardzo konkretna przy wyborze kandydatów. Nie wszystkim widzom się to spodobało. Czytanie listów to jeden z najtrudniejszych momentów w programie Rolnik szuka żony. To właśnie decyzje podjęte w tym momencie mogą przeważyć na losach uczestników show. Agata jest najstarszą uczestniczką show i nie ukrywała tego, że może być wybredna. Jednak pewne listy wzbudziły u niej wyjątkową niechęć. Widzowie jej tego nie zapomną. Agata z Rolnik szuka żony rozwścieczyła widzów. Poszło o jedno, fani miłosnego hitu TVP bardzo długo czekali na pierwszy odcinek 11. Edycji show, rolnicy i rolniczki przeczytali już swoje listy od kandydatów z całej Polski i wszyscy nie kryli przy tym swojego wzruszenia. Jednak Agata z Rolnika była rozczarowana kandydatami, a szczególnie dwoma, którzy napisali do niej listy, nie biorąc pod uwagę ich sporej różnicy wieku. Rolniczka nie ukrywała tego, że może być wybredna, co do swoich kandydatów, ale gdy zobaczyła listy od 39-latka i 82-latka, postanowiła nawet ich nie czytać. Agata z Rolnik szuka żony była bardzo konkretna przy czytaniu listów. Nie wszystkim widzom spodobała się jej bezpośredniość i nie szczędzili jej gorzkich słów w komentarzach. Innym zaś spodobało się to, że rolniczka wie, czego chce i nie owija w bawełnę. Pod wpisem uczestniczka show otrzymała również wiele słów wsparcia.